korek. No strasznie mnie swędziało, a doktor mi mówi, nic się nie martw, zero stresu, no powaga nicz. A swędzi jak diabli, prawie nic nie mogę wysiedzieć, paranoja. Wchodzimy. Nadajemy poranny raport o ruchu ulicznym. Nie jest dobrze, ludzie. Autostrada wygląda na zakorkowaną aż do następnego stanu. Tym z was, którzy tkwią w tym bagnie, powiem tylko, lepiej się przeprowadźcie, bo tu wam zejdzie dłużej niż myślicie. No, dalej! Ruszcie się wreszcie! I jeszcze raz. Ekstra. Dojedziemy jak dojedziemy. To bardzo trzeźwe podejście, upiorna. Ale nasz czas jest ograniczony. Jak szybko nie dotrzemy na miejsce, plan weźmie w łeb. Ta, i nie zdążymy na odprawę. Jaki był plan? Nowicjusze, dobra, słuchaj. Wal śmiało. Proszę, nigdy więcej nie mów przy mnie, wal śmiało. Sorki, dla mnie to tylko wakacyjna praca. Zwykle pracuję przy sprzedaży komputerów. Ale mój kot jest w szpitalu. Pan Kocio Grzmocio. Doktor powiedział, że może nie przeżyć. Zrobiłby wszystko dla mojego... Nie chcemy wiedzieć! Tak, widzisz, nasza trójka, my rządzimy tą organizacją, a ty... Ty to nikt, mięso armatnie. Twoja misja zostać rannym albo dać się aresztować. Stawiam 5 dolców na to pierwsze i nie zawiedź mnie. Ha, wyrzucasz pieniądze. Czuję w kościach, że go aresztują. 2 matoły! Przyjrzyjcie mu się! To oczywiste, że będzie i ranny, i aresztowany, więc lepiej się nie spoufalać. Myślałem, że się bratamy. O nie! Źle myślałeś. Dobra, uważaj. Na skraju tego miasta są doki, a w tych dokach cumuje wielki statek, na który ładują sztabki złota. Warte miliony! Więc mój genialny plan to... Ukradniemy złoto z tego statku. Tak, dzieło geniuszu normalnie. Ten plan jest wprost piekielnie dobry. W porządku, 2 rzeczy. Pierwsza, nigdy więcej mi nie przerywaj. A druga, nigdy więcej nie mów przy mnie piekielnie dobry. Sorki. Przewiduję, że może być jeden problem. Dokładnie o 10:00 statek odpływa w siną dal. Jak się spóźnimy, nie będziemy mieli tego błyszczącego złota. Generale Szramo, która godzina? Jest dokładnie 7:00. 15:00. Piekielny korek. Coś powiedziałem, tak? Piekielny korek. Piekielny korek. Piekielny korek, piekielny. Zuch miś! No, może nie tkwilibyśmy tutaj, gdyby ktoś nie kazał nam się zatrzymać na burrito na śniadanie. Nie lubię atakować na głodniaka, przecież wiesz. Tak. To upiorna malowała się dziś rano w nieskończoność. Bo chciałam wyglądać dla kogoś wyjątkowo. Dla kogo? Dla tego typa? Na imię Mitony. Po co chcesz wyglądać dla niego wyjątkowo? To trep! Rany Julek to mi schlebia, pani doktor. Dobra, nie mów Rany Julek. To nie dla niego. Pindrzyłaś się dla Szramy? Babeczki nie mogą mi się oprzeć. To moja brew. Nie, dla Szramy też nie. Dajmy już z tym spokój. Jeśli to nie dla niego... Tony! I nie dla Szramy? To ja już nie wiem dla kogo. Nikogo więcej nie ma w aucie, więc w kim jeszcze mogłabyś się bujać? Przestań! Nie chcę wyglądać ładnie dla nikogo, wymyśliłam to! Jesteś zadowolony? Dobra, świetnie! Jej! O, już jarzę! Ty spryciaro, to ktoś z doków, no nie? Jeden z tych dużych, krzepkich robotników portowych, co? Kobiety, ej, mam pytanie, jestem szefem, tak? Tak. Tak jakby. To czemu musiałem usiąść z tyłu? Bo ja krzyknęłam zaklepane. A kto pierwszy powie zaklepane, siada obok kierowcy. To głupie jak but. Ale skuteczne. Pytał cię ktoś? O matko. Dobra, wezmę i usiądę na swoim miejscu. O proszę. Fajnie jest i zaklepane, zaklepane, zaklepałem. Miejsce z przodu jest moje. Tyle, że trzeba to powiedzieć, zanim się wsiądzie. Dobra, w porządku. Zaklepane to ściema. Ja mówię, zachlapane! Zachlapane dużo większy power ma! Miejsce z przodu jest moje! Nie, nie będziesz siedział z przodu i odpuść! Ty, jakby mnie to obchodziło. W końcu szefem jestem. Głupie zaklepane. I tak nie chciałem siedzieć z przodu. To dobrze, bo tam nie usiądziesz. I dobra. I dobra. Kopnąłeś w moje siedzenie? Co, ja? Ja miałem cię kopnąć tymi krótkimi nóżkami? Nie, ja tu sobie siedzę i rozkoszuję się widokiem z tylnego siedzenia. Dam głowę, że to ten typek. Ale ja widziałem...
Ale jak śmiesz kopać w siedzenie starszego rangą? Nie martw się, upiorna. Dopilnuję, żeby został surowo ukarany. Bierz go, Miśkow! No, niech to się więcej nie powtórzy. Przestań! Prześliznął się przez moją linię obrony. To nie ja. Przysięgam. Patrz, znowu zaczyna. Nie, proszę nie. Nie, nie, nie. To maniak. Nie mogę go powstrzymać. To nie ja. To kłamczuch i wstrętny kopacz. Przestań, przestań. Uspokójcie się obaj. Albo słowo daję, że zaraz zawrócę i odwiozę was z powrotem do domu. Ale ja, kurczę, nic nie zrobiłem. Mam w nosie, kto co zrobił albo nie. Siedźcie spokojnie i bądźcie cicho. Brawo, Gamoniu. Wpakowałeś mnie w kłopoty. Jak nie będziesz patrzył, to ci wpakuję za piąchę. Cicho tam być! Ruszyło się. I zaraz będzie po korku. Trzymajcie się! No jak rany, Harf. Tyle złota ładuje się na ten statek. Ty wiesz, że aż boję się pomyśleć, co by było, gdyby banda zbirów podjechała tu teraz jakimś zwariowanym czołgoautem. Nie bylibyśmy w stanie powstrzymać ich przed kradzieżą. Gdyby podjechali akuracik teraz. Fałszywy alarm. Przepraszam. Nie chcę krakać, ale my się cofamy. Szrama! Rozkazuję ci zapodłączyć urządzenie z muzyką. Tak, to jest to! Co to jest? Nie mogę czytać przy tej okropnej muzyce. Posłuchajmy miksa, który wypaliłam. Miłość swoją ci dam. Razem ty oraz ja. Zapłonie miłość jak świeca, jak zapachowa świeca. Pokój pełen woni już cynamonowej. Czy na miłość, na mo miłość. Ta woń między nami to cynamo miłość. Mam dać buzi, żeby się kuku zagoiło? Tylko nie bądź zbyt nachalny. Skąd? O Hektorku. Hektor, ty bestio. O Hektor. Tak? Hektor? Tak, to jest. Ej, halo? O, tak. Tak, to! Tak, Hektorku. Dobra, jakie nie. Niech będzie. To ulubiona piosenka mojego kota. I co z tego? Już mi bokiem wychodzi ta durna gadka szmatka. To fajna piosenka. Ujdzie w tłoku. Czuję tę woń. Chodź, Harf! Jakiś wariacki czołg atakuje! Nie, to pelikan tylko. Czasem te pelikany wyglądają jak czołgi. Czasem. Dobra, pytanie hipotetyczne. Doktor Upiorna. Tak? Załóżmy, gdyby twoje miejsce zwolniło się w ciągu następnych 10 minut, bo byś została, no czy ja wiem, dajmy na to, zjedzona przez misia i gdybym krzyknął, zaklepane... Nie! Dobra, dobra, od razu wrzask. Jeju. Jesteśmy już? Dlaczego stoimy? Nie możesz trochę pojechać? Czy ty, aby stoisz na dobrym pasie, mrugnij no światłami, weź zatrąb, syreny włącz, ty jakiś niezaradny jesteś! Ej! Jak ci się nie podoba, że to ja prowadzę, to sam weź kierownicę w ręce, panie Mondralo! Dobra. Jeszcze czego? Ja prowadzę! Cicho by ci w ogóle! Ja mam pomysł. Zagrajmy w grę w prowadzenie. Tak, jestem za, a nawet przeciw jestem. Jak pragnę zdrowia. Czy ty się słyszysz? Co bierze zwycięzca? U, zwycięzca bierze puchar. Lub urlop na Hawajach. Zwycięzca nie płaci rachunków u weterynarza. Nie, zwycięzca nic nie dostaje. To tylko zabawa. O, tyle, że my nie jedziemy. My tylko siedzimy. On ma rację. Mam lepszy pomysł na zabawę. Nazywa się Hektor siada z przodu. Przestaniesz wreszcie z tym siedzeniem z przodu? Uuu, zaraz. Właśnie wymyśliłem inną zabawę. Nazywa się Szrama to barani łeb. Nie ma takiej zabawy.
Jest! Wszystkie smarki ją znają! Tak! Wczoraj kupiłem do niej karty. Serio? Ja znam jeszcze lepszą. Nazywa się Stół Dziób. To jakaś wulgarna zabawa. Może ta. Nazywa się Wszyscy w tym aucie są ciaptakami oprócz mnie. O, ale się popisałeś, Hektorku. Przynajmniej nie jestem takim ciaptakiem jak ty. Tłustym, wrednym ciaptakiem. Co? Moja zabawa jest lepsza. Nazywa się Hektor Bum Bum. Nie, nie chcę się w to bawić. Widzisz? Miałem rację. Nawet strzelasz jak ciaptak. Przestań, kobieto, bo zniszczysz mi tapicerkę. Jakie to smutne. Mam misia za ciało. Jak można nie trafić w misia? Przestań się ze mnie nabijać. Mój kot się czasem tak zachowuje. Ale jak mu daję kawałek sera i masuję mu brzuszek i łapulki, to znów jest moim przyjacielem. Jak ja cię nienawidzę. Zwalniam cię, wysiadka, no już. Ale ja potrzebuję kasy. Co? I mam nadzieję, że twój kot się przekręci. No, już ostatni ładunek. Ja ci mówię, Harvey, jeśli ktoś chce okraść ten statek, to lepiej, żeby się kurtka pośpieszył. Ty to masz jakąś obsesję na punkcie tego złota. Czy ja wiem? Dzięki temu nie myślę o swoim pustym życiu. Dobra, przyznaję. Twój cel się poprawił. Dzięki. Auto mi śmierdzi spalonym misiem. Ej, ty też chcesz dostać łysapało jedna? Wiecie, co mnie gryzie? Tego wszystkiego dałoby się uniknąć, gdyby to głupie auto zamieniało się w wielkiego robota. To jakiś absurd. Tyle tu gadżetów, guziczków, elektryczków i żaden nie umie zmienić auta w wielkiego robota. O, a ten czerwony do czego jest? No, jak babcię kocham, wiedziałem. Ruchy, ruchy, ruchy! Ej, to trochę bolało, łobuzie! A masz ty, Korku! I masz, i jeszcze! Ha, ha, ha. Musisz to rozchodzić, to nawykniesz. Została tylko minuta. Robimy tak. Upiorna, ty atakujesz od... Szefie? Co się... Witam. Przepraszam, panie policjancie. Jestem zatroskanym obywatelem i zastanawiam się, co się stało. Ktoś ukradł złoto z tamtego statku. Zwiał z milionami. Co? Jak śmiał? To ja miałem... Znaczy... Proszę dalej. Ten gość to był najwyraźniej czubek. Stale płakał za swoim chorym kotem i powtarzał głupie powiedzonka. Rany Julek, o rajuniu. Normalnie ciaptak, jakich mało, jeśli mam być szczery. Co za łachudra! Nie cierpię go! Wszystko w porządku? Tak, dziękuję. Tylko krew mnie zalała z wściekłości. Teraz, jeśli mi pan wybaczy, pójdę się rzucić z molo. A, dobra. Upiorna! Szrama! Gdzie jesteście? Życie straciło dla mnie sens. Ha, co będziemy teraz robić? Możemy się wybrać na pchli targ. O, fajny pomysł. Przydałby mi się nowy stolik do kawy. Zaklepane!